A czy śledzisz karierę Multiego? No to jakby ze tych wszystkich osób, no to Multiego to jako jedyne mi wyskakują, bo zawsze mają dużo viewsów, tak. Ciekawy comeback, bardzo mnie to ciekawi. Ja zawsze jestem, z podziwem patrzę i mogę to nawet powiedzieć o Sylwestrze, że trzeba przyznać mu, że comeback zrobił no przezajebisty, a to jest w tej branży naprawdę ciężkie. I to samo można powiedzieć o Multim, nie? Przyszedł na muzę, początki były bardzo dobre, później trochę to siadło, no a teraz jakby znalazł drogę, znalazł swoją niszę, wiesz. Ma ludzi na Twitchu, oni chodzą na koncerty, im się to podoba, zajebiście stary, znalazł sobie swój ten target, który go szukał, no. Multi swoją drogą gra bardzo przemyślane koncerty, gra zajebiste, ma tak? W chuj przekminione stary, że na przykład gra jedną nutę i ona przechodzi od razu w drugą i wiesz, jest taka płynność zachowana, okay. Gdzie często na koncertach jest coś takiego, że kończy się nuta i jest taka niezręczna cisza u niektórych artystów. No. I wtedy wiesz, on ma to w taki sposób zachowany, że wiesz, on gra bez hypemana, gra sam. Okay. Czasem DJ coś podbija z tego, co ja zauważyłem, Amadi. No i kurwa, te koncerty naprawdę są stary pro. One dobrze wyglądają,